Hiszpański skrzydłowy Sisi, duński napastnik Niki Bile i lewy obrońca z Czarnogóry Władimir Wołkow to trzech zawodników, po których Kolejosz zimą zdecydował się sięgnąć. Mają oni wzmocnić siłę drużyny i załatać luki po tych graczach, którzy Bułgarską opuścili. Jako że w najbliższym czasie do pierwszej drużyny wprowadzani będą młodzi piłkarze z Akademii Lecha Poznań, tacy jak Robert Gumny czy Kamil Jóźwiak, na rynku transferowym Kolejosz postanowił szukać graczy bardziej doświadczonych. Ogromne doświadczenie, ogromne umiejętności grania pod presją. Właściwie to dotyczy wszystkich tych trzech zawodników, którzy tutaj obok mnie siedzą. Im większa presja, tym większą frajdę oni chyba mają z tego, że mogą grać i ta presja im jest potrzebna. To ich napędza. Dlatego też zdecydowaliśmy się właśnie na tych trzech zawodników, na doświadczonych zawodników, na zawodników, którzy powinni jak najszybciej wejść w zespół i jak najszybciej pomóc nam w walce o to, żeby jak najwięcej meczów wiosną wygrać. Strata Lecha Poznań do lidera z Gliwic to już 17 punktów, a to oznacza, że na wiosnę Kolejorza czeka wielka pogoń za ścisłą czołówką tabeli. Prawda jest taka, że władze Lecha muszą już myśleć o dalszej przyszłości. Niektórym graczom Kolejorza wkrótce kończą się kontrakty. Z tymi, których klub chce zatrzymać w Poznaniu na dłużej, trzeba już teraz rozmawiać o nowych umowach. Nie ukrywam, że jesteśmy bardzo blisko podpisania umowy z Szymkiem Pawłowskim. Właściwie wszystkie warunki zostały ustalone już i mam nadzieję, że jest to kwestia tygodnia, dwóch tygodni, zanim podpiszemy umowę z Szymkiem. Z każdym innym zawodnikiem rozmawiamy, czy to jest Paul, czy to jest Gery. Z Gerem też prowadzimy rozmowy o przedłużeniu kontraktu, więc czy się coś ruszyło? No, cały czas jesteśmy w ruchu. Zespół Kolejorza również jest w nieustannym ruchu. Piłkarze intensywnie trenują przed startem rozgrywek ligowych. W niedzielę Lech podejmie na Inea Stadionie Termalikę Brugbet Nieciecza. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:30.